Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Shiny Garage i Glass Polish Pro, także
gruba sprawa. Co do produktu. Zapach nieprzyjemny, chemiczny, tak troszeczkę mi zajeżdża pianą zasadową. Kolejna rzecz. Produkt, tak jak zauważyłeś, niekoniecznie lubi pracę maszyną. Przynajmniej u mnie. On tak szybko się wypracowuje. Trzeba uważać, żeby go za szybciutko nie przegrzać, bo tak jak widziałeś, ciężko jest go usunąć później. Kurczę, jak go przegrzejesz, naprawdę trzeba powalczyć, żeby z szyby go zdjąć. Kolejna rzecz. Maszynowo doczyścisz szybę, ok, ale ręcznie nim pracując, świeże te osady, ok, ale mam wrażenie, że ręcznie właśnie, ja lepiej widzę go właśnie do pracy ręcznej. Tam się sprawdzi fajnie, on jest taki jakby tłuściuchny, ale przez to, kurczę, że praca ręczna, mam wrażenie, że nie doczyszcza mi tak dogłębnie tej szyby, tak jak maszynowo. On niby zebrał ten powierzchowny brud, ale mam takie odczucie, nie do końca jestem usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o takie dogłębne doczyszczenie szyby. Czegoś mi, kurczę, brakuje. Niby taki tłusty i tak naprawdę osobiście nie używam go pod niewidzialną wycieraczkę. Mam jakieś obawy co do tego produktu, że on jej dobrze nie wyczyścił tej szyby. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakość, średnio to widzę, średnio. Nie porwał mnie ten produkt, o może tak. Oczywiście te świeże osady jak najbardziej. Zakładasz sobie na mikrofibrę nawet, czy na... Ja to używam do takich spraw, tak jak zauważyłeś, padów polerskich. Moim zdaniem to jest najlepsza opcja. Do tego talerze mocujące od polerki, tak jak wiesz, ten malutki, i sobie jedziesz. No mieszane uczucia, właśnie. Mieszane uczucia. Nie jest to król, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Królem, chyba już film był, jest właśnie Sofcik, który zaraz po tlenku ceru dla mnie jest królem, jeżeli chodzi o takie sprawy. Ja osobiście w większości jadę na tlenku ceru. Nie bawię się już w takie wynalazki, bo bałagan prawie, że ten sam, można powiedzieć. Ten też produkt się pyli. Jedyne, co się nie pyli, chyba tam przy tym filmie nie powiedziałem tego właśnie przy sofcie, że nawet zbierając go, produkt się nie pyli. No ale mniejsza o to. Teraz jesteśmy przy szajni. Także moją subiektywną opinię znasz. Produkt mnie zwyczajnie nie porwał i nie do końca jestem usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o czyszczenie i pracę ręczną tym produktem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!